Słuchajcie, tutaj ja was jem zdrowo i smacznie. Dzisiaj marzenie niektórych się spełnia. Tak wyglądam po treningu, naturalnie, tak jak jestem. Tak, właśnie sobie biegałam, tu są moje nogi. Przebiegłam 3 km, ale mówiąc szczerze, miałam trochę przerwy. Opuściłam dwa treningi i było mi trochę trudniej biegać. Chyba tak będzie mi lepiej widać. No, więc tak wygląda mój początek dnia. Na razie wypiłam wodę z cytryną. Jeszcze wcześniej płukałam buzię olejem, bo staram się wprowadzić też ten nawyk do codziennego planu dnia. No, więc to jest na razie początek. Później pewnie sobie przygotuję koktajlik. Później będą winogrona i jabłka, bo mam ich bardzo dużo. Jeszcze. A później sałatkę to wam pokażę, jaka będzie, bo jeszcze nie wiem, jeszcze nie wymyśliłam. Więc to na razie tyle. Wygląda mój Artuditu, domowy pomocnik. I właśnie widzę, że został poważnie uszkodzony. Misja podczas sprzątania. Ciągnął zabawkę. Normalka. Musimy go uratować. Wiecie, takie cudo kupiłam na OLX-ie. Bardzo tanio. Używane. A zawsze jakiś tam pomocnik w domu, nie? Zamiata. I wraca sam do bazy, żeby się naładować, jeśli ją znajdzie. Teraz są już dużo nowsze modele. I marzą mi się po nocach. No ale niestety na razie musi być ten. I tak jest fajnie. Juhu! Udało się dokowanie. Cześć, witajcie, tutaj Ewa, zjem zdrowo i smacznie. Dzisiaj mamy dzień, który to już, kurczę, 15. A w nim dzisiaj na początku w sumie nie wypiłam rano koktajlu, jadłam tylko owoce i tak jak wam mówiłam, planowałam winogrona i trochę jabłek też zjadłam. Oprócz tego z Zosią jedliśmy jeszcze truskawki, troszeczkę truskawek sobie zjadłyśmy i trochę nektarynek. Więc taki był start. I mówiąc szczerze, teraz już nie mam ochoty na koktajl, pewnie go wypiję jakoś wieczorem. Teraz będę robić moją sałatkę właśnie w stylu tej z mojego filmu. To jest jedna z moich ulubionych sałatek, najbardziej satysfakcjonujących i po prostu po nich się najlepiej czuję. Dodatkowo dołożę do tego sos, ten taki sos serowy z tych moich tortilli. I do niego dodałam łyżeczkę octu wczoraj, bo wiecie, to już trzeci dzień, więc tak się troszkę obawiałam, żeby on się w międzyczasie mi nie popsuł. A po prostu jest go dosyć dużo, no i nie chcę, żeby się zmarnował, bo jest po prostu przepyszny. Więc to taki naturalny środek konserwujący ocet, tak jak dobrze wiecie, jest, więc jak na przykład też wam to polecam, jak chcecie, żeby wasz sos powstał troszeczkę dłużej w lodówce, to zawsze można dodać do niego tą odrobinkę octu albo zamiast soku z cytryny właśnie też trochę mniej, bo wiadomo, że ocet jest trochę mocniejszy niż sok z cytryny, można dodać właśnie octu i dzięki temu powinny nam te sosy lepiej powstać w lodówce. A teraz zabierajmy się już za przygotowywanie sałatki. We'll be right back.
to już wszystko, co dla Was przygotowałam. Dzięki za oglądanie i do następnego filmu. Cześć!